Bytomskim Centrum Kultury trwają wakacyjne warsztaty objazdowe dla dzieci. To już 12. edycja Becekobusa, dlatego warto poznać jego historię. Autorem pomysłu na ten projekt jest dawny dyrektor Bytomskiego Centrum Kultury, pan Mariusz Wróbel. Ten projekt jest realizowany przez Becek od roku 2008 i każdego roku realizujemy nowe warsztaty, odwiedzamy nowe dzielnice. Każdego roku realizujemy nowe warsztaty, są to warsztaty twórcze, warsztaty artystyczne, warsztaty ruchowe. Dzisiaj Becekobus wyruszył do bytomskich dzielnic, a na dzieci czeka mnóstwo interesujących warsztatów. Warsztaty dotyczą makramy i uczymy się węzełków, uczymy się owijania nitkami, tak żeby dzieci poznały technikę makramy, zawiązywania, plecenia bransoletek, tworzenia elementów takich dekoracyjnych. Tworzenie makramy jak gdyby pozwala na zwiększenie takich zdolności manualnych, ponieważ muszą obydwoma rękami pracować równocześnie. To w obecnym czasie, kiedy w większości pracują tylko na komputerach i komórkach, to się okazuje, że to jest jak gdyby rzecz, która jest fundamentalna, ponieważ obydwie półkule mózgu się rozwijają przy tej technice. Oni muszą koordynować, tutaj nie ma znaczenia, czy ktoś jest leworęczny, praworęczny, tylko po prostu muszą obydwoma rękami równocześnie dobrze pracować, a też sprawia im to przyjemność, bo są to jakieś małe, drobne rzeczy, które są kolorowe, które od razu jak gdyby mogą albo właśnie założyć, zrobić bransoletkę sobie, albo mogą komuś podarować, gdzieś powiesić, więc jest to jak gdyby taka rzecz, która coraz to rzadziej w naszych domach się pojawia, coraz rzadziej potrafią, nie wiem, nawet zwykłymi nożyczkami operować, a tutaj jak gdyby te umiejętności takie podstawowe, które kiedyś dzieci w przedszkolu nabywały, no my staramy się po prostu im przybliżać i po prostu sprawiać, że stanie się to dla nich łatwiejsze. Kreatywne warsztaty rozbudziły wyobraźnię podopiecznych, a to dopiero początek becekobusowej przygody. Na dzieci czeka jeszcze mnóstwo gier, zabaw i wiele niezapomnianych chwil.